Witam wszystkich, tu Lavoscore i zapraszam na Zagrajmy Fallout Tactics. Poprzednim razem byliśmy świadkami pojmania generała Barnakiego przez grupę supermutantów. No i nie udało nam się go odbić, ponieważ został zabrany w jakieś bliżej nieznane nam miejsce. Nie poczyniłem zbyt wielkich zmian poza tymi, że Świr oraz Rebeka mają również dostali karabiny snajperskie. Zszywaczowi dałem kawsa na wszelki wypadek. Za bardzo się to nie przejmuje, co on będzie trzymać, ponieważ tak będę starać się go trzymać z dala od wszelkich walk. No a moja postać oraz Alice mają sawy. Mam jeszcze w zanadrzu dwa brewingi, ale jak widzicie sami, mam 60 sztuk amunicji. Za mało. Nie pamiętam, czy amunicji do brewinga można było zdobyć w trakcie następnej misji, zatem no cóż, będę tachać te dwa brewingi ze sobą. Nie wiem, czy ktoś tu... W ogóle ktoś tu nowy przyszedł? A rzućmy okiem, kogo można zwybować. Tak, my jesteśmy... Tak, nadal rycerzem. Strzywacz poszedł do góry. Rebeka też. Ja jakoś nie widzę nowych twarzy, że tak powiem. Barwna kompania. Zaczyna się od ludzi, guli, szponu śmierci. No ale to jeszcze nie koniec. W każdym razie mam nadzieję, że będzie, że liczba super steambacków, jakie mam przy sobie, będzie wystarczająca, ponieważ nie za bardzo mam od kogo kraść następne, a oficer medyczny za nowe żyry sobie zdecydowanie za dużo. Cóż, z umiejętnością handlową na z 93% biegłości w handlu za 13 czy bodaj 14 steampacków oficer medyczny chce 10 tysięcy kart bractwa. No cóż, no zobaczę. Myślę, że powinienem sobie poradzić bez nowych super steampacków. Zobaczymy. W każdym razie może to będzie jakieś większe wyzwanie. No, pogadajmy z Deckerem. Tak, i jak analogicznie jak z generałem Barnakiem, ma dla nas dwie misje od razu. Jefferson, Kansas City. No to nie ma z nim co gadać. Posłuchamy wprowadzania do misji już na miejscu. Obie te misje są związane oczywiście z supermutantami. Jedna bardziej, druga supermutanci. Ktoś jeszcze, nie będę mówić zbyt dużo. Czy już wszystko mam? Wszystkie śmiecie, które mam ze sobą. Tak, i zapomniałem sprzedać kołacha. Trudno. Zatem wejdźmy do Hammera. Teraz transporty będzie po prostu bezużytecznie stać sobie w parku maszyn, czy jak to się nazywa. Krew. Na pewno nie moja. Zatem, pierwsze jest w kolejności Jefferson, zatem udajmy się do Jefferson. Mutanci, władcy zwierząt, no jak widzicie już. Postacie, które spotykamy, obejmuje także mutantów. Sytuacja znowu się pogorszyła, bracie. Większość naszych oficerów wywiadowczych poległa w zasadzce ostatniej nocy. Trudno to uwierzyć, ale musimy założyć, że mutanci znają nasze procedury działań specjalnych. Wywiad ustalił położenie jednego z punktów tranzytowych armii mutantów. Ich tymczasowa baza znajduje się w zrujnowanym mieście Jefferson. Raporty mówią, że znajdują się tam liczne generatory dostarczające energię do dużego budynku. Nasi skrybowie uważają, że jest to fabryka broni. Fabryka broni? Masz dwa zadania, żołnierzu. Jakim cudem mogą produkować broń? Zniszczyć wszystkie generatory. Bez zasilania fabryka będzie bezużyteczna. Aha. Po drugie, masz zmusić mutantów do ucieczki. Jeśli uda nam się ich pogonić, to doprowadzą nas do swojej głównej bazy albo do generała Barnakiego.
Miło, że o nim Zbierz swoją pamiętasz. drużynę i ruszaj. Odmaszerować. Tak jest. O, niedobrze, nie znoszę takiego czegoś. Nie znoszę, kiedy na początku już pojawiają się wrogowie. Nawet nie wiem, do kogo Luna ta strzeliła. Ale podejrzewam, że za tą barykadą kryją się supermutanci. Tak, musimy zniszczyć generatory. No, osobiście uważam, że prościej byłoby po prostu je czasowo uszkodzić czymś, nie wiem. Przynajmniej potem by można było je wykorzystać. W każdym razie, Rebeka. Tu, o ile pamiętam, niejasno. Może jasno? Nie. To nie ten budynek. W każdym razie... Albo to w ogóle nie ta plansza. Helikopter. Nieźle wygląda. Niejasno pamiętam, że gdzieś tu była pułapka do drzwi. Ponieważ za każdym razem chyba się na nią nadziewiałam. Nie mam pojęcia, czemu akurat ją pamiętam. Akurat tu jedną pułapkę, ale... Dobra, zbadajmy na początek ten budynek. W pojedynkę, czemu nie? Przynajmniej nikt nie będzie nam strzelać. Uoo, nie iść dalej. Gdzie ta mina? Aha! Jest i mina. No dobra, tego nie pamiętałem. Miny przeciwpiechotne. Znaczy, że chyba na tej planszy będzie jakaś pułapka ukryta w drzwiach. No cóż, spróbujmy rozbroić. Najpierw zapis. Standardowo. Pułapki. Tak, czemu nie? Skaczemy z 40. O, wygląda niebezpiecznie. A, Rebeka, co to dla ciebie? No dawaj. Widzisz, to nie było takie trudne. Teraz następne. Mam nadzieję, że nikt tam się nie kryje. Już widzę trochę więcej. Tylko nie wybuchnij mi. No dobra, trzeci raz to już krawędź ryzyka. O, już się przestraszyłem, że będzie w to strzelać albo coś. Robi się strachliwy. A, w porządku. No dobra, widzę tu kilka regałów, no, które są tylko elementem dekoracyjnym. Mutanci? Nie, pusty budynek. Puste pomieszczenie znaczy. Skrzynka. Skrzynki są dobre. Pewnie zaraz mi coś wybuchnie. Nie? No to dobrze. Póki co. Za daleko. Co? No pewnie, że otrzymał potężne obrażenia, które wybuchło mu prosto w gębę. Ach, za późno zauważyłem tę minę. Ach, dobra. W każdym razie, módlmy się o to, by mój pech nie obejmował pierwszego opatrunku. Bo wtedy gra będzie cięższa, szczególnie u szturmowca. No. Strzywacz, spokojnie, nie śpiesz się. Nikt nas nie atakuje. W porządku, nie będę ryzykować. Doleczmy się steampakami. Dobra. Strzywacz, czas zacząć kolejny zestaw. O, ten też był zużyty. Dobra. Okej. Dobrze, że to wykrył. Bo już miałem powiedzieć, że jak będzie kolejna pułapka, w którą wlezie, to... Ha. No dobra.
Najwidoczniej ten budynek jest nieźle naszpikowany tymi pułapkami. Wygląda niebezpiecznie. Spokojnie, Rebeka, naprawdę. Nie musisz się spieszyć. Uff, no widzisz. Na pewno było coś dobrego, co? 50 celówki. Pięknie. To chcę wziąć. A czemu tak od razu nie można? W porządku. Mamy 200.